pięknie. Panowie 11 roku życia rywalizują w finale o Państwa brawa, uznanie i oczywiście o te najcenniejsze uśmiechy będące wyrazem sympatii dla ich tańca, a także uznania. Proszę Państwa, kolejny taniec kubańską czaczę chciałbym zadedykować naszemu patronowi fotograficznemu. To firma Jota Dance. Ta firma cały czas jest z nami, fotografuje tancerzy. Być może, gdyby ktoś z Państwa chciał zamówić jakieś specjalne zdjęcie, to można się zgłosić, tylko nie wiem, gdzie mogę znaleźć pana z firmy Jota Dance. Jak się gdzieś widzimy, to proszę gdzieś pomachać. Nie widzę za dużo szarości. Jest tutaj. O, jest pan tutaj. Dziękujemy pięknie za patrona. Gdyby ktoś z Państwa miał ochotę zamówić zdjęcie, rozumiem, że można, tak? Można, ale będziemy je z wielką przyjemnością oglądali, tak jak tę czaczę w tej chwili, a to czacza dla firmy Jota Dance. I paso doble i jive. Ja wiem, że wszystkie kochacie, no bo to przecież powolutku staje się chyba waszą pasją, może jakimś sposobem na życie. Popatrzymy dlatego z przyjemnością na kolejną odsłonę tego, co tak bardzo lubicie. Zapraszam.
Dziękujemy pięknie i proszę Państwa, no niestety zabawię nam ostatni taniec w wykonaniu tych sympatycznych par, które gościmy na parkiecie. Na pocieszenie dodam, że jeszcze dużo różnych kategorii równie pięknie się zaprezentuje, ale pary, które właśnie oglądamy w tej chwili, tańczą swój ostatni finałowy taniec latynoamerykański. Jest nim Jive, zapraszam. Zanim zaprosimy parę na parkiet, oddajemy głos, proszę Państwa, Łukaszowi. I co spróbujemy zrobić? No, spróbujemy pomóc Milence w naszej